jeszcze raz witam serdecznie. Grzegorz Bieradowicz, prezes Stowarzyszenia Biało-Czerwone Opole. Witam serdecznie na konferencji zorganizowanej przez Społeczny Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Trzeciego Powstania Śląskiego, organizatora Festiwalu Powstań Śląskich. Inicjatywy oddolnej, inicjatywy, której autorami jest 10 organizacji pozarządowych, której współorganizatorami są różnego rodzaju inne instytucje i organizacje z Opola, a także z Opolszczyzny. Festiwal Powstań Śląskich to cykl różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez nas, ale również to jest pewnego rodzaju inicjatywa wciągająca do współpracy inne podmioty i osoby prywatne z Opolszczyzny. To również trzeci poziom, który chcielibyśmy, aby został zrealizowany w ramach festiwalu, czyli rozpowszechnienie wiedzy, świadomości i tożsamości śląskiej wśród mieszkańców innych regionów Śląska, a samej wiedzy i świadomości o tym, że Śląsk jest regionem polskim, historii Śląska jako regionu polskiego wśród mieszkańców całego naszego kraju. Jeśli chodzi o tą specyfikę Społecznego Komitetu w stosunku do innych organizowanych inicjatyw, ona polega głównie na tym, o czym wcześniej mówiłem, że uczestnikami są organizacje pozarządowe, a także chcielibyśmy, aby w festiwalu wzięły udział organizacje i osoby prywatne niezwiązane z instytucjami państwowymi, jak firmy, jak różnego rodzaju inne instytucje kultury. Chcielibyśmy również, żeby marka festiwalu miała taki charakter długofalowy, wieloletni, tak żeby te inicjatywy, które organizujemy, odbywały się rok do roku. Za chwilę przedstawimy wydarzenia, których my jesteśmy autorami i pokrótce je omówimy z kolegą Albertem. Ja też bardzo serdecznie Państwa witam. Albert Dioda, Stowarzyszenie Sympatyków Odry Opole. Do tego, co powiedział już Grzegorz, chciałbym tylko dodać, że jesteśmy w specyficznych czasach. Planowaliśmy tą konferencję prasową dużo wcześniej zorganizować i mieliśmy nadzieję, że przedstawimy Państwu troszkę inny zarys festiwalu. Trochę więcej inicjatyw o innym charakterze, z naszych bardziej nasilonych, ale też mocniej skupionych w czasie na tym okresie faktycznie od marca, 20 marca, kiedy to mieliśmy setną rocznicę plebiscytu na Śląsku, do początku lipca, kiedy trzecie powstanie wygasło. Dzisiaj już wiemy, że wszystkie te plany troszkę trzeba było zrewidować. Wiele inicjatyw zaplanowanych na maj przekładamy na kolejne miesiące. W związku z tym, co sam festiwal potrwa dłużej, potrwa prawdopodobnie aż do jesieni. Kolejne inicjatywy będziemy pozyskiwali i realizowali aż do tego czasu. Stąd od razu zastrzegam, że to, co dzisiaj powiemy, to jest to, co planujemy w najbliższym czasie, to, co już wiemy, że na pewno się odbędzie, ale o kolejnych inicjatywach, o kolejnych współpracach będziemy Państwa po prostu na bieżąco, tak jak do tej pory, informowali. I już teraz bardzo proszę o to, żebyście Państwo, społeczeństwu przekazywali tą wiedzę dalej. Pierwszą rzeczą, którą chcielibyśmy pokazać i o której chcielibyśmy powiedzieć, jest sztandar Tobie Polsko, który można tutaj na boku zobaczyć. On ma dość ciekawą historię, która sięga roku 1920 i tych pierwszych polskich manifestacji tutaj na Śląsku Opolskim. Ten konkretnie sztandar został zaprojektowany i namalowany w oryginale przez pana Alojzego Szulca z Osieka, który podczas takiej manifestacji 2 maja 1920 roku na czele polskiego pochodu, który zresztą widać tutaj na zrekonstruowanym zdjęciu, prowadził z Osieka właśnie do Rozmierzy, czyli na ziemi strzeleckiej, i był taką dużą polską manifestacją. Losy tego sztandaru były zresztą możliwe, no bo w 1939 roku trzeba było go ukryć. Pan Alojzy Szulc dość skrzętnie go schował, na tyle, że nie został on nigdy znaleziony ani skradziony. Natomiast pod koniec lat 60. Sam właściciel przekazał go do Muzeum Czynu Powstańczego, gdzie do dzisiaj ten oryginał możemy oglądać. Charakterystyczną cechą sztandaru jest ten napis Tobie Polsko. Z jednej strony bardzo wymowny dla wskazania inicjatyw i tego, czym kierowali się faktycznie Polacy na Śląsku w latach 20. wieku, ale też dość charakterystycznie napisany, wobec czego jeden z partnerów Festiwalu Powstań Śląskich
Fundacja Blisko Polski zdecydowała się utworzyć specjalną czcionkę, która też nazywa się Toby Polsko, a która jest nie tylko wzorowaniem tych kilku liter, które w tym momencie się znajdują, ale także stworzeniem na ich podstawie całego alfabetu, znaków numerycznych, polskich znaków specjalnych. W ten sposób mamy nadzieję, że ten ślad polskości też się uda w pewien sposób pokazywać, też się uda popularyzować. Ta szczątka jest do pobrania na naszej stronie Festiwal Powstań Śląskich. Aktualnie jest to pierwsza informacja, która się tam pojawia i zachęcamy do tego, żeby z niej korzystać. Zwłaszcza oczywiście jest to oferta dla grafików, dla osób, które w tym najbliższym czasie będą korzystały, będą przygotowywały jakiekolwiek materiały promocyjne, graficzne. Jest taka szczątka, ona jest oczywiście udostępniana przez Fundację Blisko Polski nieodpłatnie. Kolejną naszą inicjatywą, już taką powiedzmy sobie czysto fizyczną, że tak powiem, z realnymi uczestnikami, jest odbywający się 1 maja turniej tenisowy. Turniej organizowany we współpracy z bazą Sport Opole na kortach znajdujących się na ulicy Oleskiej 51. W ramach turnieju przewidziane jest uczestnictwo w 5 kategoriach, w tym w grze deblowej, grze mężczyzn, grze seniorów i gra dla dzieci. Jest to, co należy zaznaczyć, pierwszy takiego rodzaju turniej właśnie tenisa ziemnego tutaj w Opolu, poświęcony jakiemuś wydarzeniu historycznemu, w tym wypadku właśnie setnej rocznicy III Powstania Śląskiego, i tu również mamy nadzieję, że to będzie wydarzenie cykliczne, odbędzie się również w przyszłym roku, tak jak to sobie planujemy. Oczywiście przewidziano nagrody dla zwycięzców, upominki dla dzieci biorących udział, także serdecznie zachęcamy do zapisów, które odbywają się właśnie za pośrednictwem naszego partnera, czyli organizacji Baza Sport. Z tego co wiem, ilość miejsc jest jeszcze niezamknięta, natomiast w miarę zapisywania się uczestników ta sytuacja może ulec zmianie i ta lista może zostać zamknięta. Tak jak mówię, jest to pierwszy taki fizyczny, że tak powiem, nasza inicjatywa. Z niej zostanie przeprowadzona relacja, także z którą podzielimy się na naszej stronie internetowej i na naszym profilu facebookowym. Tak, wszystkich Państwa oczywiście serdecznie zapraszamy do odwiedzania nas podczas turnieju, do jego relacjonowania. Jest to oczywiście gra amatorska, ale tak jak do wszystkich inicjatyw zachęcamy, żebyście Państwo o nich informowali. Drugim takim wydarzeniem rozciągniętym w czasie, zresztą te daty nie są przypadkowe, od pierwszego dnia III Powstania Śląskiego do dnia Ostatni Strach, czyli 5 lipca, prowadzić będziemy we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zbiórkę krwi, oddając krew i podając hasło Festiwal Powstań Śląskich. Każdy krwiodawca poza zwykłymi czekoladami otrzyma taki upominek w formie wyroszka. Jest to taka forma przypomnienia o powstaniach, popularyzacji tej wiedzy z jednej strony, ale też zrobienia czegoś dobrego, czegoś pożytecznego, zwłaszcza dzisiaj w czasach pandemii. Ta krew jest bardzo potrzebna. Regionalny Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa cały czas apeluje o to, żeby krwiodawców przybywało, więc mamy nadzieję, że ta inicjatywa też pozwoli ich przymnożyć. I kolejna inicjatywa sportowa. Tutaj zasługuje się Państwo na kilka słów wyjaśnienia więcej. To jest wirtualny bieg pamięci Powstań Śląskich. On pierwotnie miał się w naszych założeniach odbyć na samym początku maja, tak aby właśnie przypadał na tą rocznicę wybuchu III Powstania. Ponieważ w międzyczasie byliśmy zmuszeni odwołać bieg Tropem Wilczym, co wynika z decyzji Fundacji Ogólnopolskiej, która organizuje ten bieg, zdecydowaliśmy się, że ten bieg zorganizujemy właśnie w tym terminie 16 maja, tak aby ten termin dla biegaczy nie został terminem pustym. I od 16 maja do 26 maja można w takim biegu wziąć udział. Wcześniej należy się zarejestrować na stronie, link tak jak tutaj widać na plakacie, bit.ly/bieg-powstańców. Koszt udziału w samym biegu to jest 15 zł. Dodatkowo jest możliwość wysyłki pakietu, czyli medalu i numerka startowego okazjonalnego. Wtedy dodatkowo 10 zł trzeba do tej imprezy dopłacić. Biegnie oczywiście każdy sam, czyli jest to z zachowaniem wszystkich standardów bezpieczeństwa. Każdy z biegaczy pokonuje trasę na własną rękę, sam dokonuje jej pomiaru, dzieli się z nami tylko zrzutem z odpowiedniej aplikacji, informując o tym, że
że faktycznie ten dystans pokonał, co jest warunkiem otrzymania tego wspomnianego wcześniej pakietu. Natomiast samego 16 maja o godzinie 12 my chętnie zapraszamy na trening. W ramach tego treningu będzie możliwość właśnie pokonania granicy 5 km, ale także kilku innych dłuższych dystansów, aby wziąć udział w tym wirtualnym biegu Powstań Śląskich. O 11.45 zapraszamy na zbiórkę na kąpielisku, na plaży kąpieliska Bolko. O 12.00 stamtąd właśnie w ramach takiego biegu treningowego wyruszymy na trasę, więc już teraz serdecznie zapraszam do udziału w tej imprezie. A kolejne wydarzenia planujemy już prawdopodobnie w czerwcu. Tak, z tych kilku wydarzeń, które przedstawiliśmy razem z kolegą, widać, że są to wydarzenia typowo rekreacyjno-sportowe. Takim wydarzeniem jest również rodzinny festyn patriotyczny, który pierwotnie miał odbyć się 2 maja, właśnie w dzień wybuchu 3 Powstania Śląskiego. No, natomiast ze względu na obostrzenia epidemiologiczne postanowiliśmy go przesunąć na termin 12 czerwca. Planowanym miejscem pikniku będzie skwer przy Placu Wolności, przy Miejskiej Bibliotece Republicznej, tam gdzie znajduje się pomnik żołnierzy wyklętych. Typowy piknik rodzinny, typowy piknik rekreacyjny, ale oczywiście z elementami upamiętniającymi powstańców i z takim elementem wykładowym, jak to nazwę, rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Natomiast one może nie będą dotyczyły nie tylko i wyłącznie historii powstań, może to nie byłoby odpowiednie do tej konwencji piknikowej, natomiast postaramy się porozmawiać z zaproszonymi gośćmi o takiej tożsamości właśnie śląskiej. Jak ona jest w dniu dzisiejszym rozumiana, jak ona się zmienia, jakie są rodzaje tej tożsamości śląskiej i na ile jeszcze możemy mówić o czymś takim jak tożsamość śląska, tożsamość regionalna w ramach takiej szerszej tożsamości polskiej. To jest problem. To problem na przyszłość i chcemy się z nim tutaj może nie tyle zmierzyć, co go w pewnym sensie zarysować. Tak jak mówię, ten termin 12 czerwca jest też terminem planowanym, no musimy się elastycznie dostosowywać do sytuacji epidemicznej i zobaczymy też jak to wyjdzie w rzeczywistości. Tam oczywiście będą zorganizowane różnego rodzaju gry i zabawy dla dzieci, pojawi się dużo takich elementów właśnie związanych z tożsamością polską, z tożsamością śląską. Mam nadzieję, że również takie około ogólnokulturalne sprawy, to oczywiście też zapraszamy do udziału i do relacjowania, do trzymania kciuków, żeby te obostrzenia na tyle mogły zostać zniesione, aby ten piknik mógł zostać zorganizowany. Kolejne wydarzenie już troszeczkę jakby z innej konwencji robione, coś co jest w zasadzie domeną innych komitetów, instytucji, które przygotowują obchody 3 Powstania Śląskiego, bo wiem oczywiście o tym, że przygotowuje również Urząd Miasta Opole, przygotowuje je Urząd Marszałkowski, przygotowuje również taka oficjalna jakby instytucja, czyli Instytut Śląski we współpracy z Ministerstwem Kultury, Edukacji i Sportu. Natomiast my swoją konferencję naukową chcemy zorganizować 19 czerwca. Ta konferencja naukowa będzie poświęcona również tematom ogólnośląskim. Oczywiście rdzeń będą stanowiły tematy związane z 3 Powstaniem Śląskim, ale opowiemy tam m.in. również o terrorze niemieckim wobec powstańców, terrorze niemieckim wobec powstańców w trakcie, przed powstaniami, w trakcie powstań, ale także z tym, co działo się po powstaniach. Wśród zaproszonych gości są m.in. pan profesor Patelski czy pan profesor Franciszek Marek. Tu również będziemy musieli dostosować. Termin jest na tyle odległy, że myślę, że nie powinno już być problemu z przeprowadzeniem tej konferencji, natomiast na pewno jeśli będą wciąż trwały obostrzenia, poinformujemy o tym co do limitu miejsc obowiązujących na konferencji. I będziemy się starali, żeby była ona transmitowana, także nawet gdyby odbyła się w formie online, to chcemy, żeby to grono odbiorców było możliwe szerokie, oczywiście. Kolejna inicjatywa to właściwie już tylko przypomnienie. Mieliśmy nadzieję, że od początku roku będziemy nasze przygotowane w 2019 roku plansze wystawowe Szlaku Pamięci Powstań Śląskich mogli prezentować. Tak się nie stało, obostrzenia cały czas blokowały tę możliwość, mimo tego, że już kilka instytucji i muzeów wyraziło taką chęć współpracy, to na razie musieliśmy się z tym wstrzymać.
Mamy nadzieję, że w maju faktycznie muzea są otwarte i będziemy mogli z tym cyklem wystaw ruszyć. Planujemy rozpoczęcie od Muzeum w Olesnie, gdzie jesteśmy już umówieni na wystawę od 10 maja. I tylko jeśli nie zostaną zniesione te obostrzenia, to ta wystawa nie zostanie tam zaprezentowana. Kolejna prezentacja będzie prawdopodobnie na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. O dalszych będziemy informowali, natomiast mamy nadzieję, że do końca roku, jeśli tylko obostrzenia pozwolą, będziemy cały czas tą wystawę gdzieś prezentowali, przypominali, w jakich różnych miejscach na Polszczyźnie walki się toczyły, jaka była ich historia. Uważamy, że ta inicjatywa sprzed 2 lat jest na tyle cenna, że warto ją także cały czas przypominać i na pewno będziemy to kontynuowali. Żeby krótko jeszcze przypomnieć to, co do tej pory udało nam się zorganizować w ramach Festiwalu Powstań Śląskich od momentu powołania i ujawnienia Społecznego Komitetu Obchodów Stulecia III Powstania Śląskiego, a potem oddamy Państwu głos i będziemy prosili o pytania. Tak, konferencja jest zorganizowana z tego powodu, że wchodzimy jakby już w meritum naszych wydarzeń, co nie oznacza, że do tej pory nic nie robiliśmy. Sam komitet, Społeczny Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Powstań Śląskich został zawiązany z końcem ubiegłego roku. Rozpoczęto plany właśnie różnego rodzaju wydarzeń, ale również przeprowadziliśmy już kilka akcji, w tym przede wszystkim akcję plakatową na 100. rocznicę plebiscytu w Śląsku, która spotkała się z dość dużym odzewem. Oplakatowaliśmy prawie całe miasto reprodukcjami plakatów z plebiscytu. Kolejną akcją, która trwała, która jakby w trakcie tej całej akcji też plakatowej, była akcja ulotkowa, którą komportowaliśmy wśród mieszkańców Opola, wśród konkretnych ulic. I tak na przykład dla ulicy Skautów Opolskich, mieszkańcy ulicy Skautów Opolskich mogli znaleźć w swoich skrzynkach pocztowych ulotki opisujące właśnie, kim byli skauci opolskich, kim było Towarzystwo Skautów Opolskich. I tak różne inne postacie, ta akcja ulotkowa będzie trwała. Oczywiście dużej tych postaci jest przygotowane więcej, a mamy również nadzieję, że uda się rozszerzyć tą akcję o inne problematyki, nie dotyczące już Powstań Śląskich, ale także Armii Krajowej i wielu innych patronów ulic opolskich, które uważamy, że powinny zostać przybliżone mieszkańcom Opola. Na stronie na naszym profilu facebookowym, na naszej stronie też internetowej, co jakiś czas pojawiają się informacje z takiego panteonu wybitnych Polaków na Śląsku, gdzie przybliżamy Opolanom, a także wszystkim tym, którzy odwiedzają naszą stronę, właśnie wybitne postacie związane z polskością Śląska. Od 1 kwietnia trwa w Polsce spis powszechny. My promujemy głosowanie, znaczy opowiadanie się, czy spisywanie się jako narodowość polską dla tych wszystkich, którzy deklarują się również jako Ślązacy. Z tego względu stworzyliśmy taką specjalną nakładkę facebookową, którą można pobrać sobie na naszym profilu facebookowym. Ostatnio był się mecz Gwardii Opole z Górnikiem Zabrze w piłkę ręczną. Tam również dzięki naszej inicjatywie, a przede wszystkim inicjatywie Instytutu Śląskiego, pojawiły się elementy związane z trzecim powstaniem śląskim, właśnie flaga TV Polską, czy takie specjalne stroje. Trwa cykl audycji w Radio Opole, jak również trwa cykl programów w TVP3 Opole, które powstają przy współpracy właśnie z Festiwalem Powstań Śląskich, z konkretnymi osobami, które współorganizują nasz festiwal. Także jesteśmy jakby też otwarci na współpracę z mediami. Wracając do tego, co mówiłem na początku, chcielibyśmy, aby ten oddźwięk festiwalu był ogólnopolski, także tutaj pojawiają się różnego rodzaju artykuły prasowe w prasie ogólnopolskiej. Jesteśmy w kontakcie ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich i mamy jakby obietnicę, że te informacje o samym festiwalu i o wiedzy na temat trzeciego powstania śląskiego, w ogóle powstań śląskich i polskości Śląska, także tożsamości śląskiej, będą pojawiały się na forum ogólnopolskim. Na naszym profilu facebookowym publikujemy również takie artykuły internetowe o dźwięku teraźniejszym i skierowanym do przyszłości, mówiącym właśnie o tym, czym jest tożsamość śląska, czy ona może być i powinna być rozumiana jako element regionalny polskiej takiej
takiej szerszej tożsamości. Oczywiście można tutaj zaznaczyć w pewnej kontrze do pewnych środowisk, które wyłączają tą śląskość z polskości, tworzą albo konstrukt proniemiecki, albo konstrukt osobno tożsamościowy. No i znajdujemy się aktualnie w biurze Festiwalu Powstań Śląskich, który od około miesiąca już tutaj funkcjonuje. Dostępne są tutaj materiały promocyjne, ulotki, można w dniach poprzednich w tygodniu uzyskać informacje właśnie na temat festiwalu. Myślę, że to już wszystko, jeśli powinniśmy przejść teraz do pytań. To ja mam pytanie do pana prezesa w kontekście tenisa. Pytania są dwa. Po pierwsze o sposób zapisu, bo pan mówił, że można się zapisywać, ale ja przynajmniej nie odnotowałem w pamięci jak. Po drugie powiedział pan, że 5 grup, ale znowu, jeśli mnie pamięć kompletnie nie zawiodła, wymienił pan 4. Seniorów rozumiem, że nie w sensie sportowym, tylko w sensie społecznym, tak? 60 plus, mężczyzn, deble i dzieci. I kobiety jeszcze, przepraszam. A, to zabrakło kobiet, wobec tego mamy piątą kategorię. Tak jest. A o zapisie proszę powiedzieć. Tak, zapisy odbywają się telefonicznie. Numer telefonu jest dostępny na naszej stronie internetowej, na naszym profilu facebookowym i również na... Proszę na odczytać, żeby się nabrał. Numer rejestracji 517-431-952. Kontakt z kierownikiem kortów, z panią Leokadią. Jeśli nie ma pytań, to bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za obecność. Wszelkie informacje na temat naszych aktywności są na bieżąco podawane na naszym profilu facebookowym, a jeśli byście Państwo potrzebowali jakiejkolwiek wypowiedzi indywidualnej.